Hej, cześć, siemanko, do gniazda z tej strony, witam was w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj na tapetę bierzemy sobie grę LEGO Star Wars The Complete Saga. Pytaliście do mnie w poprzednim poradniku na Steamie, tam jedna osoba widziałem, odnośnie, czy chciałbym zrobić spolszczenie do Star Wars The Complete Saga LEGO, jak również parę osób się mnie odpytało na Discordzie. Stwierdziłem, że w sumie czemu nie, skoro spolszczenie do LEGO Star Wars 3D Clone Wars tak fajnie się przyjęło, to mogę zrobić i do LEGO Star Wars The Complete Saga. Tak więc przechodząc do meritum, nie działa sposób przy LEGO Star Wars 3D Clone Wars, który wam pokazywałem, niestety na The Complete Saga to nie działa. Mimo, że sprawdzałem, działa natomiast spolszczenie stworzone przez użytkownika avburn.pl. Na stronie Graj po Polsku, do której link będziecie mieli w opisie do pobrania tego spolszczenia. Również będziecie mieli link do mojej chmury, z której będziecie mogli pobrać to spolszczenie. Myślę, że niedługo też pojawią się jakieś inne spolszczenia do innych gier, więc będę systematycznie wrzucał linki, ewentualnie udostępnię całą chmurę, ale to jeszcze zobaczymy. Wracając, spolszczenie jest z 1 listopada 2016 roku, aktualizację miało 3 lata temu, w 18 marca 2021 roku. I w tym wypadku musimy pobrać sobie spolszczenie, wrzucić je do głównego folderu z grą, odpalić plik wypakuj bat, jak wszystko się wypakuje, przenieść zawartość folderu pliki do folderu z grą, potem przenieść zawartość spolszczenia do folderu z grą, odpalić grę i będzie to działać. Ja wam to wszystko pokażę, krok po kroku pokażę wam również bezpośrednio w grze, że to działa. No więc nie będę tego pobierał, gdyż mam to już pobrane. Pozwolicie sobie tylko, że przejdę sobie do tego folderu. Proszę bardzo, w środku wygląda to w ten sposób. I te wszystkie pliki musimy sobie przekopiować do naszego folderu z grą. Jak go znaleźć i zrobić to najszybciej? Wystarczy, że na Steamie, na zakładce Steama, klikniecie prawym na grę. Zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. I w tym momencie pokaże wam się folder z zainstalowaną grą. Tutaj wklejamy wszystkie te pliki, które tam wam pokazałem. I w tym momencie odpalamy sobie wypakuj bat, wciskając dwa razy lewy przycisk myszy. Pojawia nam się taka oto konsola CMD, która zaczyna nam wypakowywać wszystkie pliki. Więc pozwolicie, że ja za chwilkę do was wrócę, jak to się zrobi, bo chwileczkę to zajmie. Tak więc korzystając jeszcze z okazji, zanim pójdę, zachęcam do zostawienia łapki w górę bądź w dół, w zależności jak ocenicie ten poradnik. Są komentarze, bo to wpłynie na zasięgi algorytmu YouTube'a, jak również subskrypcji na dole czerwony przycisk, ponieważ jest to za darmo, was to nic nie kosztuje, a darmo to uczciwa cena, jak to mawiają, więc słyszymy się już za chwilkę, jak to wszystko się wypakuje. Ok, tak więc jesteśmy już po wypakowaniu naszych plików i w tym momencie następnym naszym krokiem jest wypakowanie, przeniesienie z głównego folderu pliki, przeniesienie z folderu pliki do folderu z grą, a potem z folderu spolszczenia również do głównego folderu z grą, czyli w tym wypadku musimy sobie wejść do folderu pliki. Mamy tutaj, jak widzicie, utworzyło nam się bardzo dużo plików. Kopiujemy je sobie i możemy je sobie przenieść na naszą, do naszego głównego folderu. Więc tak jak widzicie, te pliki ważą prawie 10 giga. Chwilkę to potrwa, tu mi pokazuje około 4 godzin, będzie to zdecydowanie krótszy czas. Tylko Windows musi sobie teraz wszystko przemielić, przetrawić, przemyśleć, co dokładnie ma gdzie trafić i za chwilę zobaczycie, jak to szybko pójdzie. Tak więc słyszymy się za momencik, kiedy to się wypakuje. Ok, jesteśmy z powrotem. Zapytał nas, czy chcemy zamienić pliki w miejscu docelowym. Jak najbardziej robimy to. I w tym momencie bardzo w miarę szybko wypakują nam się te pliki. U mnie pokazuje teoretycznie 7 minut, zaraz to przyspieszy i zajmie to dosłownie parę sekund. O właśnie, w tym momencie już to przyspieszyło i zostało nam niecałe 30 sekund, 5 sekund. Bardzo szybko. Ok, i gdy to mamy już zrobione, naszym kolejnym krokiem jest wypakować zawartość folderu spolszczenie do folderu głównego z grą. Czyli w tym momencie wracamy sobie do folderu głównego z grą, wchodzimy sobie w folder spolszczenie, kopiujemy sobie folder staff i wklejamy go do głównego katalogu. Również zamieniamy i to wszystko. Grę mamy już w tym momencie spolszczoną, pozostało nam już ją tylko odpalić i zobaczyć, czy spolszczenie działa. Co również wam pokażę, więc do usłyszenia za dosłownie parę sekund. Ok, tak więc witam was już w grze. Jak widzicie, wszystko jest spolszczone. No, prawie wszystko. Jak możecie zauważyć, na pewno video settings, effect settings, quiet windows. Niestety to nie jest spolszczone, ale wydaje mi się, że to nie są takie braki, efekty, które mogłyby wpłynąć znacząco na odbiór gry. Wszystkim tutaj mamy ustawienia Bluma, Speed Blura, takich tam rzeczy, wiecie, wideo, jakby ktoś sobie chciał ustawić wszystko elegancko. Wydaje się, że opcje mamy po polsku, mamy sterowanie spolszczone jak należy, o kurczę, coś wywaliłem, wybaczcie. Mamy spolszczone sterowanie, ukażę wam również, że spolszczenie działa w samej grze.
wczytywanie, wczytano pomyślnie, autozapis korzysta teraz z gry 1 i wczytuje nam właśnie rozgrywkę. I proszę bardzo, naciśnienie F2 lub dowolny przycisk, aby zacząć. Mamy spolszczony sklep razem ze wskazówkami. Nie pytajcie, skąd mam tyle kasy. Ostatnio raz jak grałem z narzeczoną, to bodajże chyba kody odblokowywaliśmy na klocki. Tam się po prostu uzbierało. Mamy wszystkie podpowiedzi. Mamy również postacie spolszczone. Droid bojowy, dowódca. Dodatki tak samo. Zasadniczo wszystko tak jak powinno być. Mamy również nazwy rozdziałów: Mroczne Widmo, rozdział pierwszy, rozdział drugi, znaczy część druga Atak Klonów, część trzecia Zemsta Sithów, część czwarta Nowa Nadzieja, jak również część piąta Imperium Kontratakuje i część szósta Powrót Jedi. Tak więc jak widzicie, wszystko jest jak najbardziej spolszczone. Możemy sobie nawet wejść do jednego z pokoi i wam to pokażę. Proszę bardzo, jesteśmy w pokoju i mamy tutaj negocjacje, inwazja na Naboo. I tu dalej mamy resztę tych misji zablokowanych na chwilę obecną. Tak więc co, spolszczenie jak najbardziej działa. Ja zachęcam jeszcze raz do zostawienia łapki w górę bądź w dół, w zależności jak ocenicie poradnik w swoim odbiorze, do napisania komentarza, ponieważ wpływa to na zasięgi filmu i dzięki temu może dotrzeć do większej ilości osób, jak również bezpośrednio do zostawienia subskrypcji, tego czerwonego guzika na dole, ponieważ was to nic nie kosztuje, jest to darmowe, a jak wiadomo, darmowo to najlepsza cena. Jednocześnie mi to bardzo mocno pomaga w dalszej pracy i motywuje do tego, żeby tworzyć te filmy. Tak więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w następnych poradnikach i bajo!